Aborcja problemem dla katolików. Papież porozmawia z Bidenem Watykan, papież spotka się z Joe Bidenem. Wizyta ma aspekt polityczny, religijny i osobisty. Papież Franciszek przyjmie w piątek na audiencji prezydenta USA Joe Bidena. Ich pierwsze spotkanie od jego zaprzysiężenia będzie mieć znaczenie polityczne, religijne i symboliczne. Dojdzie do niego przed szczytem przywódców krajów G20 w Rzymie i konferencją klimatyczną COP26 w Glasgow. Prezydentowi będzie towarzyszyć w Watykanie żona, Jill Biden. Wcześniej papież i obecny przywódca Usa widzieli się w 2015 roku w Waszyngtonie i w Filadelfii oraz w 2016 roku w Watykanie, gdy Biden był wiceprezydentem w administracji Baracka Obamy. W roli tej spotkał się również w 2011 roku z Benedyktem XVI. Po raz pierwszy, jako 37-letni senator, był w Watykanie w 1980 roku. Rozmawiał wówczas z Janem Pawłem II. I tu pojawia się przypominany obecnie polityczny wątek dotyczący Polski. Papież zaprosił młodego polityka po tym, gdy napisał on tekst, w którym przeanalizował, jaki możliwy wpływ na Polskę miałby upadek bloku sowieckiego. Sprawa aborcji teraz zaś jest drugim amerykańskim prezydentem katolikiem i to praktykującym. Pierwszym był Joref Kennedy. Ten historyczny wymiar ma nie tylko aspekt polityczny, ale zarazem głęboko prywatny. Joe Biden odwiedzi papieża przed oczekiwanym w listopadzie głosowaniem podzielonych między sobą biskupów w Busa nad dokumentem dotyczącym komunii i dla katolickich polityków, popierających prawo kobiet do wyboru w sprawie aborcji. A takie właśnie poglądy ma prezydent. Niektórzy biskupi chcą takich polityków pozbawić prawa do przyjmowania komunii. Zdaniem obserwatorów faktem jest wyraźne pęknięcie między częścią amerykańskich biskupów a Watykanem, zaś, jak się zaznacza, Joe Biden znalazł się w środku. Przywódcy episkopatu wkrótce po jego zwycięstwie w wyborach przyznali, że jego polityka aborcyjna stanowi problem dla katolików uczestniczących w mszach. Zakaz przyjmowania komunii, gdy we wrześniu tego roku zapytano w samolocie papieża o sprawę ewentualnego zakazu komunii, wyraźnie nie chciał wdawać się w polityczną dyskusję ani w jej szczegóły. Franciszek powiedział wtedy, że biskup nie może być politykiem. Trzeba być duszpasterzem, a nie potępiać, ocenił. Wyraził opinię, że nie może przystępować do komunii ktoś, kto jest poza wspólnotą. Jednocześnie zaznaczył, że komunia nie jest nagrodą dla doskonałych. Amerykańscy watykaniści zwracają uwagę na to, że 78-letniego prezydenta i 84-letniego papieża łączy to, iż obaj są krytykowani lub traktowani z podejrzliwością przez niektórych amerykańskich hierarchów kościelnych. Przypomina się także głęboko prywatną więź między nimi. To Franciszek pocieszał przed sześciu laty rodzinę Joe Bidena po śmierci jego syna, dał. Sytuacja w Afganistanie oczekuje się, że w politycznym wymiarze rozmowa papieża i prezydenta potwierdzi zbieżność poglądów w takich kwestiach: jak zmiany klimatyczne i konieczność zapobiegania ich skutkom, walka z ubóstwem i pandemią. Nie wyklucza się, że Franciszek, apelujący regularnie o zapewnienie wszystkim mieszkańcom świata dostępu do szczepionek przeciwko COVID-19, będzie zachęcał przywódcę mocarstwa do większego zaangażowania w tej kwestii i na rzecz ubogich krajów. Wśród możliwych tematów rozmowy wymienia się też sytuację w Afganistanie po wyjściu sił zachodniej koalicji oraz migracje.